Myślę, że polską cechą jest to, że nie lubimy się chwalić. Generalnie, kiedy ktoś się chwali, to wydaje się, że jest tam coś nieuczciwego, coś przesadzonego. Lepiej tak mówić o sobie ostrożnie, tak żeby ktoś przypadkiem nie wyciągnął nam jakichś niedoskonałości. Ten, kto się chwali, niejako wystawia się na krytykę. Tymczasem święty Paweł stwierdza w swoim liście, że on się rzeczywiście chlubi, on się chwali, ale jednocześnie zaznacza, że chwali się tylko pracą, którą wykonał dla Chrystusa, tym wszystkim, co odnosiło się do tej sprawy, którą zlecił mu Chrystus. Dzieła Boże, nasza wiara, to jak przeżywamy naszą relację z Bogiem, to jak wypełniamy Bożą wolę, powinny być dla nas powodem do chluby, do chwalenia się, bo to jest dawanie świadectwa, to jest pokazywanie, że Bóg jest dla mnie ważny, że jestem człowiekiem, który traktuje sprawy Boże poważnie, że nie wycofuję się, nie działam w ukryciu, ale potrafię przed światem stanąć i powiedzieć: dla Chrystusa zrobiłem to i to, dla Chrystusa wyrzekłem się wszystkiego, tylko po to, żeby być bliżej Niego. Dziwna Ewangelia. Po jej pobieżnej lekturze można odnieść wrażenie, że Pan Jezus pochwala nieuczciwość. W tej przypowieści, którą dzisiaj możemy przeczytać w Ewangelii, przecież pochwalony zostaje człowiek, który dopuścił się nadużycia. Ale to jego zachowanie zawiera w sobie taką cechę, która obecna jest w zachowaniach, które możemy i pochwalić, i które możemy ganić. Tą cechą jest kreatywność. I może po to Pan Jezus opowiada taki przykład, żeby pokazać swoim uczniom, że to w sobie mają, że zdolni są do nieszablonowego myślenia, do szukania rozwiązań, do takiego właśnie myślenia, które jest niestandardowe w sprawach dotyczących tego świata. I często może być tak, że tej kreatywności faktycznie nam nie brakuje, że mamy dużo pomysłów, jesteśmy zdolni do takiego właśnie poszukiwania, kiedy chcemy osiągnąć sprawy takie bieżące, dotyczące naszego codziennego funkcjonowania, a brakuje nam tej kreatywności w naszym życiu duchowym, że jakby w nim pozwalamy sobie na rutynę i na nudę. Myślę, że bardzo warto zaryzykować, że bardzo nasza wiara, nasze życie duchowe potrzebują tej kreatywności, potrzebują odwagi, żeby szukać nowych dróg modlitwy, żeby zadawać pytania, żeby się tych pytań nie bać. Tak, aby nasza wiara ożyła, żeby pełna była życia, tego pędu do przodu, żeby była żywym kontaktem z żywym Bogiem.